Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejne spotkanie Pana Jezusa z kolejną osobą. Tą osobą jest setnik i jego sługa. Setnik i jego sługa. To spotkanie mamy opisane w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział od 1 do 10 wersetu. I tutaj możemy przeczytać między innymi. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Jak widzimy tutaj w tym fragmencie, będziemy mogli zauważyć pewną cechę charakterystyczną, którą można by określić jako skromność. Skromność oczywiście tego setnika. Ten rzymski setnik przestrzegał w swoim życiu podarowanych przez Boga zasad. I te zasady są tutaj co najmniej trzy, a nawet cztery. Po pierwsze, respektował autorytet swoich przełożonych. Po drugie, miał dobry związek z tymi, którzy byli mu poddani. Po trzecie, uznawał szczególną pozycję Żydów w stosunku do jedynego prawdziwego Boga. I po czwarte, posiadał przyjaciół, na których mógł polegać. Ceniony przez niego sługa zachorował i leżał na łożu śmierci. W obliczu tej trudnej sytuacji zostało objawione piękne nastawienie tego człowieka oraz jego wiara. On uznał wyższą pozycję Żydów w oczach Boga. On szanował ten lud nie z powodu jego stanu, ale ponieważ wierzył, że tego Boga, który podarował Izraelowi ten przywilej, zbudował więc Żydom, wierzył w tego Boga, który podarował Izraelowi ten przywilej. I to była postawa właśnie setnika, że on szanował ten lud izraelski. Nie z powodu tego, w jakim stanie się ten lud znajdował, bo wtedy znajdował się w stanie raczej kiepskim. Nie z powodu stanu tego ludu, ale ponieważ wierzył w tego Boga, wierzył Bogu, wierzył w tego Boga, który podarował Izraelowi ten przywilej. Zbudował więc dla Żydów synagogę, aby mogli się zgromadzać. Ten hojny datek pokazuje, że jego uznanie było rzeczywiste, szczere. Setnik usłyszał o Panu Jezusie Chrystusie i rozpoznał w nim osobę, w której działała Boża łaska i siła. Czy pomoże również mężczyźnie, który pochodzi z narodów, a nie z Izraela? Jest możliwe, aby Pan Jezus pomógł mężczyźnie pochodzącemu z narodów, a nie z Izraela? W swojej skromności tenże setnik nie poszedł sam do Pana Jezusa, aby prosić Pana Jezusa o pomoc, ale posłał starszych Żydów, aby się za nim wstawili. Ci zaś wydali o tym człowieku bardzo dobre świadectwo i powiedzieli tak: godzien jest, abyś mu to uczynił. Ich działanie przyniosło skutek. Jezus wraz ze starszymi poszedł do niego. Setnik został poinformowany, że Jezus jest w drodze do niego. Jakże to był wielki i pocieszający fakt dla tego zatroskanego mężczyzny. Pan Jezus Chrystus nadchodził, ponieważ pragnął zatroszczyć się o jego chorego sługę. Następnie ten niesamowity mężczyzna wysłał swoich przyjaciół. Mówimy o setniku, że ten niesamowity mężczyzna, czyli setnik, wysłał swoich przyjaciół, aby zatrzymali Pana Jezusa, aby przekazali Panu Jezusowi Chrystusowi wiadomość. Poprzez to uczcił niepojętą wielkość Pana Jezusa Chrystusa i dał świadectwo, że już jest godny, aby móc przyjąć Pana Jezusa Chrystusa we własnym domu. Mówiąc o własnej sytuacji, uznał Bożą moc, która działała w Panu Jezusie Chrystusie i uwierzył w przepełnioną łaską pomoc Zbawiciela. W obliczu wrogości, która otaczała Pana Jezusa Chrystusa ze strony Żydów, ten rzymski setnik sprawił Panu Jezusowi Chrystusowi wiele radości.
właśnie przez to, że uznał podarowane przez Boga Żydom przywileje, samego siebie uznając za nic, otrzymał pochwałę i pomoc samego Pana, który przez swoją boską moc uzdrowił jego sługę. Zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy będą mówić: dla siebie samego potrzebuję jedynie Boga i Biblii. W niektórych przypadkach może faktycznie tak być. Kto jednak odrzuca Boże źródła pomocy, ten nie objawia swojej wiary, lecz swoje zuchwalstwo. Jeśli jednak będziemy, podobnie jak ten setnik, czcić podarowane przez Boga osoby czy instytucje, wtedy będzie to dla nas Bożym błogosławieństwem. Więc tak widzieliśmy, że Pan Jezus Chrystus spotkał się z setnikiem, a w zasadzie do tego spotkania doszło zdalnie, tak jak to dzisiaj jest to modne, online. Zdalnie, ale wtedy nie było online. Więc i ty możesz w sercu pomodlić się do Pana Jezusa i Pan Jezus wszystko usłyszy. Przyjdź do Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Dziękuję Państwu za uwagę.